Każdy myśli, że maszynista przyciśnie, poleci całą taryfą i na trasie wyrówna. A ja nie mogę jechać, jak mi się podoba. Mam podane maksymalne szybkości i muszę się tego trzymać. Pewno, że trochę zawsze można nadrobić, ale wtedy, jak mnie przez dłuższy czas nie zatrzymują, jak się jedzie ze stałą, większą szybkością. No i znów stoimy. Początek listopada 2010 roku nie zapowiadał, aby miesiąc ten odznaczył się jakkolwiek inaczej niż wcześniejsze. Atmosfera związana z krzyżem pod Pałacem Prezydenckim nadal była gorąca, lecz nie aż tak jak toczące się śledztwa w sprawie wydarzenia, które zmieniło cały kraj kilka miesięcy wcześniej. Była to jednocześnie zapowiedź tego, jak w ciągu najbliższych 10 lat miała zmienić się Polska. W zepchniętych przez polityczne awantury na bok kwestiach transportowych działo się z kolei wiele. Trwało śledztwo w sprawie czołowego zderzenia pociągów pod Korzybiem, do którego doszło 13 lipca, natomiast po wypadku drogowym w Nowym Mieście nad Pilicą z 12 października, w którym zginęło 18 osób, rozpoczęły się zmasowane kontrole busów dowożących ludzi do pracy. Rozwijającą się w tym czasie namiastkę konkurencji dla PKP Intercity w postaci pociągów Interregio uruchamianych przez przewozy regionalne próbowano zdusić komentarzami przedstawicieli rządu i grupy PKP, mówiąc, iż sprzedaż biletów na połączenia komercyjne po cenach tańszych niż PKP Intercity to nieuczciwa konkurencja, a sam rzecznik narodowego przewoźnika dalekobieżnego wieszczył w 2009 roku, że relacje międzynarodowe zaczną obsługiwać tramwaje, a autobusy miejskie zaczną jeździć za granicę. A był to przedsmak tego, co czekało polską kolej w drugiej dekadzie XXI wieku. Pociąg towarowy numer 55272 spółki PKP Cargo, relacji Białystok, Warszawa-Praga, odjechał z toru 107 stacji początkowej. W składzie prowadzonym lokomotywą ET221030 znajdowały się nieczynny elektrowóz ET221055, dwa wagony cysterny z węglowodorami gazowymi, cztery wagony węglarki załadowane złomem stalowym oraz jeden wagon kryty próżny. Wyjazd pociągu z okręgu nastawniczego BEU-2 nastąpił na sygnał SR-3 wolna droga ze zmniejszoną prędkością, zezwalający na jazdę z prędkością nie większą niż 40 km na godzinę. Taki sam sygnał widniał na semaforze w okręgu nastawniczym BEU-1. Podczas wjazdu na tor numer 2A w kierunku Warszawy, tuż pod nastawnią wykonawczą BEU-1, maszynista zauważył jadący po torze numer 1A od strony Łap pociąg towarowy numer 112861 spółki Orlen Coltrans z Płocka do Suchółki z 32 cysternami i został oślepiony jego światłami długimi. Chwilę po minięciu się czuł pociągów, maszynista cargo poczuł gwałtowne szarpnięcie pociągu, a następnie zauważył, iż sieć trakcyjna kołysze się. Natychmiast wdrożył hamowanie nagłe i poinformował dyżurnego ruchu z nastawni dysponującej BEUD o tym, iż doszło do wypadku. Pociąg Orlenu wjechał w trzecią węglarkę składu cargo o 5:30, wskutek czego doszło do wyklejenia dwóch lokomotyw i 17 cystern pociągu do Sokółki oraz trzech ostatnich wagonów pociągu do Warszawy. Prowadząca pociąg 112861 lokomotywa M62 po wykolejeniu przechyliła się o 10 stopni na prawą stronę. Druga TEM-2-198 obróciła się prostopadle do osi toru. Doszło również do rozprucia zbiornika i wycieku paliwa. Cysterny znajdujące się bezpośrednio za lokomotywą rozszczelniły się, co w połączeniu z zapłonem wyciekającego z tamary paliwa spowodowało po kilku minutach eksplozję jednej z cystern. Po chwili na miejscu zaczęły pojawiać się pierwsze zastępy straży pożarnej, jednak wskutek błyskawicznie rozprzestrzeniającego się pożaru zdecydowano się na wezwanie posiłków. Łącznie w gaszeniu pożaru wzięło udział 39 jednostek straży, ściągniętych m.in. z Łomży czy Suwałk. Po 90 minutach walki z ogniem pożar wciąż nie został opanowany, a nad miastem snuły się kłęby czarnego dymu. Wzdłuż ulic Hetmańskiej, Kopernika i Popiełuszki gromadziły się grupy ludzi obserwujących szalejący pożar, część z nich z kamerami skierowanymi na ogień. Niespodziewanie, około godziny 7:12, eksplodowała druga cysterna.
Kulę ognia nad Białym Stokiem widziała cała Polska, gdyż telewizje już zaczęły informować o wydarzeniu. Wybuch spowodował rozprzestrzenienie się ognia na kolejne cysterny oraz na stawnię wykonawczą BL1. Strażacy opanowali płomienie około godziny 10 i zakończyli akcję 11 listopada o godzinie 14. Oprócz taboru zniszczona została infrastruktura kolejowa w okręgu BL1 wraz z nastawnią, przez co ruch z Białegostoku w kierunku Ełku i Warszawy był całkowicie wstrzymany przez kilka dni. Straty oszacowano na 30 milionów złotych. W katastrofie rannych zostało dwóch maszynistów pociągu 112-861, a podczas akcji gaśniczej został ranny również jeden ze strażaków. Rozmiar katastrofy był przyrównywany zarówno ze zderzeniem pod Otłoczynem z 1980 roku, jak i z wcześniejszą katastrofą w Białymstoku z 1989. Przyczyny listopadowego zderzenia miała ustalić Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych. Komisja najpierw wysłuchała obu maszynistów i obsługę na stawni wykonawczej BL1, gdyż z naturalnych powodów byli oni w samym centrum zdarzenia o 5:30. Maszynista z lokomotywy M62 powiedział, iż widział sygnał zezwalający na jazdę na semaforze wjazdowym na stację Białystok, jak również i sygnał na starczy ostrzegawczej odnoszący się do semafora w okręgu BL1 informujący o sygnale stój. Rozpoczął hamowanie, jednak z powodu zauważenia przebijającego się zielonego światła w miejscu semafora już przed miejscem zdarzenia, kontynuował jazdę. Śledczy sprawdzili więc widoczność rzeczonego semafora. Okazało się, iż światło czerwone semafora jest dobrze widoczne dopiero z odległości 100 metrów, a ramię jest dobrze widoczne niezależnie od odległości. Po inspekcji wraku lokomotywy TEM-2 udało się stwierdzić, iż urządzenia czujności były na niej wyłączone. Komisja postanowiła się więc skupić na pociągu towarowym 112-861 i jego obsłudze. Śledczy odkryli, iż maszyniści pociągu Orlenu byli zatrudnieni przez firmę trzecią, z którą była zawarta umowa o udostępnianie pracowników do obsługi trakcyjnej, jednak firma ta nie posiadała licencji przewoźnika oraz świadectwa bezpieczeństwa, przez co w ogóle nie powinna świadczyć usług w zakresie udostępniania pracowników do obsługi trakcyjnej dla potrzeb innych przewoźników. Cysterny z pociągu 112-861 zawierały nieaktualne oznaczenia. W ciągu miesiąca przed katastrofą pociągi z Płocka do Sokółki jeździły z dwugodzinnym opóźnieniem. Druga lokomotywa pociągu miała notorycznie wyłączane urządzenia czujności, czas pracy w dokumentach i na taśmach rejestratorów różnił się. Maszyniści nie mieli przewidzianych co najmniej 12 godzin na odpoczynek w Sokółce oraz przekraczali ustawowy czas pracy 12 godzin na lokomotywie, co rozwiązywali poprzez dzielenie tegoż czasu na dwie karty pracy. Komisja ustaliła, że feralny pociąg 112-861 również odjechał z Płocka 2 godziny później, niż zakładał to rozkład jazdy. W Kutnie nastąpiła zmiana załogi oraz wyłączono urządzenia czujności na lokomotywie TEM-2. W Tłuszczu pociąg nie zatrzymał się przed semaforem wskazującym sygnał stój, lecz pominął go i zatrzymał się dopiero pod jedną z nastawni. Tam załoga otrzymała rozkaz pisemny N zezwalający na pominięcie rzeczonego semafora. Maszyniści pociągu nie zareagowali na wskazania tarcz ostrzegawczych i semaforów w Białymstoku, doprowadzając w konsekwencji do zderzenia pociągów. Pomimo faktu, iż Orlen dostarczył na stacji w Płocku informację o tym, że pociąg przewozi towary niebezpieczne, rozkaz pisemny O zawierający tą informację wydano tylko w Płocku. Rozkazy wydane w Kutnie i Skierniewicach jej nie zawierały, a w Tłuszczu rozkazu pisemnego O nie wydano w ogóle. Odkryto również, iż maszynista cargo przyjął lokomotywę ET-22 o 5 minut wcześniej niż powinien. Sam wyjazd pociągu towarowego do Warszawy nastąpił 15 minut wcześniej niż powinien, bez udzielonej zgody dyspozytora liniowego i nie było to jednorazowe zdarzenie. PKB WK opublikowała raport w grudniu 2011 roku jako przyczynę bezpośrednią wskazując niezatrzymanie się pociągu 112-861 przed semaforem wskazującym sygnał stój z przyczyną pierwotną w postaci braku obserwacji szlaku przez maszynistów tegoż pociągu. Obaj maszyniści usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym kilka dni po katastrofie. Najpierw przyznali się do winy, jednak po kilku miesiącach odwołali swoje zeznania. Ruch pociągów przywrócono po kilku dniach. Składy towarowe z kierunków zachodniego i południowo-zachodniego dopiero po 2013 roku mogły ponownie wjeżdżać przez okręg BL1 na część towarową białostockiej stacji.
Katastrofa białostocka z roku 2010 stała się kolejnym znakiem, że na polskiej kolei nie dzieje się dobrze. Sprawa wyłączania urządzeń czujności miała powrócić jeszcze za kilka lat, a sam wypadek pozostał w pamięci ludzi ze względu na efektowną kulę ognia nad Białymstokiem, pomimo powrotu niektórych czynników, które 30 lat wcześniej zakończyły się dużo gorzej.